No, z powrotem jestem. Jak było widać w poprzednim odcinku, jak to mówią jak Gruzi, było dosyć ciekawie. Jeszcze raz tu zerkniemy. Co, ktoś się mnie pytał poza YouTube, jak wygląda mapa świata, więc pokazuję. Teoretycznie jesteśmy w Broda Ulgota, bo my jesteśmy na razie w jakichś tam piekłach 9 czy iluś tam. Jak wyjdziemy stamtąd, to będziemy w tym, na północy, o. No, ale teraz by się przydało może kimnąć. Jak widać, co, idziemy znowu. Któż tu jest demoniczny? Chromolenie bambus? No tak. A czemu ty taki delikatny? Wypij sobie. Kicia też się nie chraniuje. No patrzcie, jak to fajnie wygląda. A jeszcze jak się bije. Sługa prawości dodaje 6, ale jak się bije swoimi, no i nawet nie zdąży. Już jest ładnie. No dobra. No. Fajnie. I ostatnio to tylko śpię. Chociaż w tym można tak zrobić. A to antidotum jak tu działa? Ciekawi mnie, czy te wynalazki można. O co ci chodzi, Drist? Motherfucker. 19 i jest to za mało? Cię zaraz wypierdolę. Ogólnie do Drizda ja na przykład lubiłem. Także niektórzy zarzucają słusznie, czy też nie, że jest to postać o cień zabójcy. Że jest to postać taka przysłodzona. No, ale ja słyszałem, mówię, już powtarzałem to, że Salvatore wbrew pozorom umie pisać i tłumaczy też trochę możliwe, że daj mi dupy. To nie byłoby pierwszy raz. Pozdrawiam tłumaczy. Żeby nie było. No dobra. Łaski cię puścimy, tylko tu patrzę. Przygotowane, wiem. O, siostrzyczka, pokaż. Nie powiem. No co, zagapiłem się. Już tam jestem. Powiem wam, że w tych modach to trochę te sytuacje są dziwne. Czy nie zabójcy? Nic mi nie jest. Nic a nic. Jest zastanawiam jedna rzecz. Nie wiem, czy nas też... Czemu nie działają, kurwa? Z tym piciem od razu. Czy to nie jest... Diablo trójka. No dobra. Ja jebie.
Cień zabójcy, poważne obrażenia. Ja wiem, że na nich to z tą magią to tak trzeba uważać. Ale... No, strzała przebicia. Mówię, dla mnie to jest trochę takie... No i zdech. Fajno. Co, gnojek nic nie ma do zbierania? Tu leży. A, miałem wam pokazać ten. Bardzo was przepraszam. Minsk ma miecz żalu Belchi Feta plus 5. Dzięki Dradielu, że ty mi nie wyjebałeś, bo po takiej walce jest tu naprawdę prezent. Zajebisty. Nie będę... Filmik trwał 40 parę minut tamten, ale ile faktycznie te wszystkie podejścia trwały, to się wcale tego nie wstydzę, bo trochę było przesadzone. Dobra, Mińsku, zmieniamy ci teraz ten atak z dystansu na standardowy. Teraz musimy zmienić, o tak, trzech do rozpierdolania z przodu. Zobaczcie, jak walczył sobie Drist swoimi, nie tym niezorem ognia czy sługą prawości, ale Scimitar plus 5 iskra, to był moment. Jeszcze ma wysokie trako, jak ktoś tam ładnie mówi, no to co innego. No nie wiem, tam ktoś bełkotał na forum, że Drist walczy cepami czy czymś. Nie wiem, co to za ludzie tam są. Dobra, tu. Także podchodźcie z dystansu do tego, co niektórzy wypisują. Jest szabla Dufana, zobaczcie, Cordelas plus 2. Pogromca Kuli, topór bojowy. Przecież to są zajebiste rzeczy. Normalnie znalezione. W walce oczywiście, nie kupione. Już mówię, już jak czasami czytam, to już mam dość. Tak samo ten. Walka. Cordelas plus 2, walka. Moc Dragona, walka. Nawet siostrzyczka ma. Krótki miecz plus 2 dzięki walce. Strzały też nie są kupione. To też nie jest kupione. Zguba smoków, arty plus 3. Kostur niebieskiego smoka. Mówię tak długo mówić. Nie. No, jestem grzeczny. Wiem, że tam na razie to mało ludzi to ogląda, ale... No, chyba ten odcinek komuś zadedykuję. Bo jedna osoba hejtująca jakąś rzecz, trolująca, pisząca nieprawdę, jest w stanie wszystko rozpierdolić. W dzisiejszym świecie internetowym. Jak widać, dobra jest od cholery. No dobrze. Znowu Drist. Żeby on miał siły więcej tak na stałe. Raz mu dam na stałe. A co tam? Gdzie to jest? No tak, jak jej się to ściągnie, to ona od razu zdycha. No, to teraz będzie dawał. Masz siostra, co ci zrobię? Nawet jej książka jej ciąży. Dobrze, jakoś to widzicie wyszło. Łuk zakładaj, dziewczyno. I te strzały, co ona ma, są całkiem fajne.
O! I to jest ten moment, gdzie należałoby jeszcze przejrzeć sprzęt, bo pójdziemy dalej. Przepraszam. Jeszcze tu zobaczymy coś. Podejrzewam. Aha. Już wiem, kto tam będzie. Przeczytania solucji. No. Marlit. Marlit. Od Litcha ewentualnie przypomina nam boginię Kali. Chyba jest nawet na tym wzorowana. Przecież bogini Kali nie miała tych łap. Rąk. No. Ajajajajaj. Co to jest Power Story? Shadow as Air Elementar. Czemu to nie przetłumaczone? Żartuję, nie jest tak źle. Tradycyjnie przywołam jakiegoś potwora na dzień dobry. Marelit. Gwieździe! Nareszcie spotkałam mnie ta rozkosz. Będę piła twoją krew i wyrwę ci serce. Zaś twoją głowę podaruję księciu demonów w formie podarunku. Dobra. To jest jeszcze chmura zarazy, to nie? Palące światło. No dobra, dalej. Myślicie, że to zadziała? No, sprawdzimy. Wysoko. No, widzicie, jak fajnie? Wyrzony ścienik jak... Dzięki sile. Dobra. Ja chcę mu strzałkę. Napisa, no dawaj, ale na ruchy, kurwa. Z tym czarowaniem. No jeszcze raz. No średnio, nie jest tak źle. Jak to widać? No tak. Podejście drugie. Na co? No trzech razy sztuka. Jakoś mi się nie chce. Już widzę, że przegrywamy to. Nie ma co się tam wydurniać. Strzała uderzenia jest dobra, ale lepsza jest chyba strzała, z tego co pamiętam, przebicia. Spróbujmy bez czarów. No, to jest dobre. To jest broń. Tak samo tutaj. Tylko jest pytanie, czy tak i ta iskra, czy spróbować język ognia, czy sługa prawości. Bo sługa prawości, proszę ja was, ma... Dodatkowy dostaje, a na pewno nie jest chaotyczny. Nie pamiętam. No dobra. Szabla Ufasa. Bardzo dobra rzecz. I stoją, kurwa, i się patrzą. Ja jebie.
Dobra, spróbujemy jeszcze raz. Drugi. Czeka cię śmierć, głupcze. Wywieszę cię jak psa. O co chodzi? Ten Doni wystartował jak dzik. No dobra. Ciekawy jestem, czy to podziała. Pisanie zwojów. Oj, oj, oj. Przywołaj jakiegoś tam potwora. Lekkie obrażenie. No. Wy wskażecie, ja uderzę. Minsk, kurwa, co się dzieje? Chuja jebanego. Balans zablokował. A czemu? A wiecie co? Bez sensu. No i co ona wymyśliła? Widzieliście to? Ale jaja. Można? Można. Czyli tak, na takie gówno. Skwar. Swój. Drża Bertheffida. Jestem chętna i gotowa. Jednak strzały uderzenia. A właśnie, ten kostur niebieskiego smoka jest dobry. Przez przypadek. Żartuję, że przez przypadek. Ale on ma tak, odporności. I potrafi rzucić. Znaczy, w przypadku trafienia istnieje 50% szansa na zadanie dodatkowych 1K8 obrażeń od elektryczności. To wcale nie jest tak mało. Ale coś mi się postacie blokuje, no ale czemu? Ładnie. Może się prześpimy. Ale mi się udało. Teraz Drist, ile teraz ty masz siły? 15? A. No tak, bo tu jest siła plus 2, dobra, dobra. Spoko. Ale to zawsze lepsze niż co rośnie pojemnie. A to, co ja mam? Plus 5. No to też jest znaleźne, a tam ktoś pierdoli, że Dradil, autor modyfikacji, to wszystko powywalał. Mówię, nie czytajcie, nie słuchajcie, olewać faceta. No dobrze, teraz co? Drist ma takie trako. Bo ja to nadrabiam we wszystkim we sprzęcie. Jemu nie można ściągnąć pewnych rzeczy, chociaż ma Helmkiela. No i masz ile? 16. No to już jest dobrze. Jeszcze przy twoim traku. Ujujuj. Co ja dzisiaj jestem traką? Tak powiem wam szczerze, że tabele są dobre, ale już trzeba się znać. A mi się nie chce. Po prostu mam obsesję. Obsession, żeby iść na północ. O,
mam lustrzanek tych. O co tu chodzi? Chroni przed trafieniami krytycznymi i petryfikacją. Ale śmieszne. Nie, Albin? No nie wiem właśnie, komu to dać. Bo ta postać odeszła za daleko. Jak moją nisko widać. Stawia maksymal. Tu każda rzecz ma swój ten. Swoje plusy i minusy. Szkoda, że one to, żeby je ubrać. O. W końcu. Moja wikonia będzie fajnie ubrana. Temu palantowi to nałożę. Z taką bronią, co teraz on ma, to... Bardzo dobra rzecz. A co tam nam dziennik mówi? To jeszcze ty stary, no dobra. Jeszcze raz tu pójdę i idę. Czy mógłby mi ktoś powiedzieć, o co tu chodzi? A tu coś jest? Nie. No jak weźmiemy, coś się zacznie dziać? Też nic? Też nic? Co autor miał na myśli? No i będzie na tym koniec. Bo wystarczy tych emocji. Dziękuję za uwagę. Żartowałem. Jeszcze nie. Tu się podchodzi pod tego debila. Oczywiście trzeba tu się naklikać, żeby trafić. Demoniczny wioślarz. Nie spozierasz na mnie, nie dotkniesz, chociaż wypełniam wszystko, wszędzie jestem i trwam w swym życiu niepewnym. Przyszłość, dusza, powietrze. Przyszłości nie ma, duszy nie ma, powietrze jest. No ale... Magic, dusza. Nauczyłeś się, chociaż trochę ciebie obstawiam przy życiu. Ostawiam, przepraszam. No i spotykamy tu Elminsterka. Słowa, które pragnę przekazać, są przeznaczone tylko dla Drizda. Szares ma swoją własną ścieżkę, którą musi podążyć. A gdzie my jesteśmy? A tu jesteśmy. Wygląda jak broda Ulgota, bo jeszcze są te skorupy po tamtych. Szares sam winien zadecydować, jaką drogą podąża właśnie. Słusznie, dziecko, minister skurwysyn powiedział. On ma taką moc, a mógłby pomóc spokojnie, nie? Driście, pomusisz śpieszyć ku dolinom lodowego wichru wprost do domu. Bruenora. Nad dolinami rozciąga się mrok. Równowaga została wyparta przez chaos. Ja zaś mam w tym przypadku związane ręce. Mogę cię tylko tam przenieść. Mówisz o mroku i chaosie, ale czy masz jakieś dokładniejsze informacje? Mój wzrok nie sięga tak daleko. Jednak wkrótce się tego dowiemy. Jednakże czasu jest już bardzo mało, więc zaczynajmy teleportację. No to zaczynamy. No, nareszcie.
Nareszcie, nareszcie, na północy. I od razu nie witają śnieżne wilki, kupek i kaska. Nie no, po tamtych to jest przyjemność. Po co wam to było? Dobrze, że ekolodzy nie widzą tego, tej gry. Gatunek pewnie byłby chroniony. O! Ork! O, to też mam was gdzieś. Nie. Podejdźcie sobie. O! No, mamy drift. Z siłą teraz taką, co ma. Ach, to było fajne. Warto się było męczyć, żeby tu przyjść na pół z pień. Aha. Jeszcze zabierzemy jakiegoś tego. Szares, zabieraj. Ile tego mamy? 4 sztuczki. Do sakiewki na klinoty. Żartuję. A tu co jest? Rób w pobliżu, a cóż tu będzie rzekł? O, grzymark. Uuu, panie. Nie lubię ich. To są palanci. Bardzo mocni. Coś się stało? Nikam. Dobra zbroja, ostry miecz i ochota. Tego Minsk ma. Dobra. Dawaj. Widzieliście, jak się szybko to zaszło. No my się wycofamy. Pan Minsk będzie nam awansował. Akceptacja. Jakiś pierścionek. No tu co będzie? Nic specjalnego. Tutaj, o, teraz antidotum to można brać. Podejdziemy. No dobra. O, co tu się dzieje? Ranny mężczyzna. Pomoc! Nasza wioska, nie obronimy się. ZUS był. Wód wioski jest mar dzieci jego od na przyszłość. Zimno mi, umieram, to się ogrzej. Chyba jestem ostatnim, kogo widzę w świecie żywych. Oznaczę na twojej mapie naszą wiochę. Zawsze dawaliśmy sobie radę, broniliśmy się dzielnie do teraz. Leniew duch niedźwiedzia doda nam sił przeciw. W powieści jest to chyba nawet ujęte. Nie pamiętam, kto na kim się wzorował. No i tu zaraz sobie wyjdziemy. Na tym zakończymy ogrywanie. Czy tam wejdziemy? Potrzebujesz mnie? Regis. Driście, wiedziałem, że poradzisz sobie w tych zewnętrznych planach. Jak udało ci się tak szybko dostać do domu? Chyba tak samo jak i wam, z drobną pomocą Elminstera. Tego chuja, kurwa, leniwego. Mogliśmy tak sobie gwarzyć i cały dzień, ale obowiązki wzywy. I mogę odnaleźć Bruenora, ani Katti Vri, ze Słońcy i tak dalej. Co ma dziś nienaturalnie żarliwy blask? Powinniśmy przetrząsnąć skrzynię i szuflady domu krasnoluda. Może znajdziemy jakieś wskazówki. Dobrze, zgadzam się. Sorry. Nie chcę cię. Ja mam swoją. Drużyna im wystarczy. Sądzę, że czas się pożegnać. No i dobrze. Jestem gotowy. No i w tym miejscu należałoby sobie dać spokój. Co za dużo, to niezdrowo, jeżeli chodzi o czas. Dziękuję za uwagę. Jak widzicie, moja obsesja się
sprawdziła, jest fajnie. No i jeszcze wam pokażę, gdzie jesteśmy. Chata Bruenora. Co to jest? Co jest napisane? Osada plemienia niedźwiedzia. Już sobie musiałem ten. Czyli jak widać jesteśmy. Wylądowaliśmy naprawdę nieźle daleko. Taka strzałka jest fajna. I tu. No, teraz dopiero będzie w końcu pożegnanie. Jest północ, jest. Jeszcze tutaj nas czeka. Dzięki.